Witamy Was o poranku. Przygotowujemy sobie śniadanko. No i oczywiście na nowym stoliku. Nowy stolik, troszkę mniejszy, praktyczniejszy, bo się go składa fajnie we pokrowiec. Tamten był troszkę za duży. No i co? Robimy śniadanko. A plan dzisiaj mamy. Zostawiamy tu samochód na miejscu do Olsztyna, stąd mamy 10 km i jedziemy z rowerami do Olsztyna. Pojeździmy po Olsztynie, no i chciałem jechać z powrotem, ale zastanawiam się, że troszeczkę nie zmodyfikować, bo to jednak będzie za mało trochę te 10 km i tam po Olsztynie na pewno co, na rynek wjechać i co tam cały dzień robić. To jeszcze coś pomyślę, jeszcze będę modyfikował trasę. A tymczasem zabieramy się do śniadanka. Marzenka jest tu, się ukrywa, bo jeszcze nie nagrywaj, bo jest rozmemłana, rozbebłana i się ukrywa. Także jemy śniadanko wtedy. No, jesteśmy gotowi, chcemy wyruszać, nie? I standardowo zostawiłem kluczyki tam. Dobre, leżały, nie? Proszę bardzo, za każdym razem. Leżały kluczyki znowu od zabezpieczenia. I to oczywiście niedokręcone, nie? No to standard, kurde. No, ty się chyba z tego nie nauczysz. Standard, dobra, to trzeba do schowka. Weź, jakbyś mogła do schowka, ja tutaj przykręcę. A nie, bo tu trzeba zamknąć, dobra, żeby nam tutaj czasem nikt tego... Nikt nic nie zrobi, ale... Teraz to nikt tam nawet tego nie odkręci. Dobra. No to teraz już mamy chyba wszystko na pewno. Wszystko na pewno zrobione. Autko. Autko zamknięte, bo pyknęło. Sygnał dało. Także. Zmodyfikowałem trochę traskę. Mamy 56 do przejechania. Jedziemy najpierw do Olsztyna. Do Olsztyna mamy stąd. Stąd do Olsztyna mamy z 11 km. Najpierw jedziemy do Olsztyna, a później taką pętelkę sobie zrobimy i wrócimy sobie do samochodu, bo musimy jechać. W drugą stronę jedziemy. I sorry, że ten. I sobie pętelkę zrobimy, wrócimy do samochodu, bo musimy jeszcze dojechać do domu. Mamy 3 godziny drogi. Gdzieś około. Marzenka poszła śmieci wyrzucić. I jedziemy sobie. Najpierw na stary rynek do Olsztyna. No nie, Olsztyn jest tam. O, tam, za jeziorkiem. Tam. Także czy tu, tam będziemy wracać. Także jedziemy sobie. Tu mamy to nasza piękna miejscowość. Na razie pusto, bo jest godzina 10:21. No a po obiedzie tu na pewno się zapełni, nie? Wczoraj młodzież sobie balowała do późna. Jedziemy. Tutaj jeszcze nie wiem, czy pokazywałem wczoraj. Jest kupa drogowskazów na różne miasta Europy, można powiedzieć. Już nie powiem, że świata, ale Europy. Także różne tutaj są. Ile kilometrów do danego miasta. No a my do Olsztyna się kierujemy. No to ruszamy. Ku przygodzie. Tutaj żeśmy sobie wczoraj spacerowali, już nie brałem kamerki, było ciemno. No i też mu trzeba mieć trochę
jak to się mówi, prywatności, troszeczkę bez kamerki. Pospacerować sobie na luźno. Ale pogodę mamy przepiękną, chmurki ani jednej. Wczoraj było takie niebo przymglone. A dzisiaj nie, dzisiaj pięknie, całkiem. Dziś będzie upalnie. Chcieliśmy z początku jechać do Olsztyna i z powrotem, ale co w tym Olsztynie tam cały dzień robić? Że lepiej sobie traskę zrobić. No i pierwszy podjazd tego dnia. Znaku nie ma, że to ścieżka rowerowa jest. Ścieżka rowerowa? Nie ma. Jedź pierwszy. Będzie skrzyżowanie czy coś, co cię wyczepi. No. I tu już mamy Olsztyn, ale my jedziemy tu. A nie, tutaj jest ścieżka rowerowa, też idzie. A widzisz, a z tej strony nie ma znaku. Co tu jest za bałagan? Co tu za bałagan jest? Ale my na szczęście tam skręcamy. Ale my na szczęście w prawo skręcamy. Super, że jedziemy w niedzielę przez takie duże miasto, bo jednak nie ma takiego ruchu. Jest na razie spoko. Zobaczymy, jak Olsztyn wygląda ze ścieżkami rowerowymi. Także cały czas zwiedzamy sobie Olsztyn. Tramwaj. Zobacz, jaki zajebisty budynek. Jak to fajnie stąd wygląda. Dojeżdżamy do tego pięknego budynku, zobacz. Ale pięknie to wygląda. Pięknie to wygląda, ale piękna, co? No ja jestem pod wrażeniem. No coś pięknego. Teraz musimy tutaj zjechać. Siuterek mamy, o!
jedziemy tak zwaną łynostradą, bo widziałem, że są tabliczki, że to jest łynostrada. Przez mostek i tam. Tak jak już widzieliście, jesteśmy w parku w Olsztynie. Bardzo fajne miejsce. Ścieżki rowerowe, piesze, rozwinięte bardzo fajnie. I tu mamy taki, nie wiem, czy to fontanna, czy to... No tak, fontanna, bo masz takie, zobacz. Takie kule, bardzo pomysłowo i fajne miejsca. Tam strefa komfortu było na asfalcie naklejone, taki napis. Strefa komfortu, ludzie sobie już przychodzą z kocykami na trawkę, na pikniki. Bardzo fajne miejsce. I muszę wam powiedzieć, że Olsztyn rowerowo jest rozwinięty, te ścieżki. Cały czas jedziemy ze ścieżkami, także nie ma żadnego tam, że ścieżka gdzieś się kończy i coś. Cały czas na razie sztosik. Objazd mamy, tak jest. O, dziękujemy. I jesteśmy przy głównym wjeździe na Stare Miasto. Proszę. Teraz jakaś brama. I wjeżdżamy. Kolejny. Aha. Dobry, że kiedyś tutaj tramwaj jeździł. Idziemy na Stare Miasto. Patrz, jakie fajne te malowidła. A to takie wyżłobione jest w tym. To nie jest, wyryte jest. Tuż chyba? A, tutaj, tak. A. Tu mamy lotę. To co, na ławeczkę, nie? Na ławeczkę i kanapeczkę. Tam w słoneczku ładnie. No, żeśmy sobie troszkę odpoczęli, zjadli po kanapce. No i sobie jedziemy naszym wyznaczonym szlakiem dalej. Ryneczek bardzo fajny w Olsztynie, polecamy. Przytulnie, miło. A my wracamy do naszej bramy wjazdowej, bo stamtąd mamy dalej wytyczone sobie traskę. To jedziemy.
No, ładny Olsztyn, podoba mi się, a jesteśmy pierwszy raz. Czekaj, my musimy jakoś tu gdzieś przejechać, ale ja nie wiem teraz gdzie. No w prawo, ale patrzę, wiesz gdzie, a tam jest ścieżka, dobra. Troszkę remontu. Może tam być rozkopane czasem. To jedziemy raczej tu. A tu jest już zrobione. Trzeszewo mam. Wyjechaliśmy z Olsztyna. Czas na obiad, bo głodny jestem. No to już jest tura, tu do pierwszej. To już czas na obiad. Trzeba szukać jakiegoś fajnego miejsca. Przez most i zaś mamy ścieżkę rowerową. No coś fajnego. Ładne widoczki mamy. Jak w górach. Tu jeziorko, tutaj górka. O, może nad jeziorkiem coś znajdziemy. To do jeziorka to bym musiał pewnie tutaj gdzieś skręcić. No to skręcamy. Jedziemy zobaczyć, może coś się znajdzie. Skręcamy. Jedziemy do jeziorka. Mamy piękne miejsce. Jeziorko. Taka miejscówka nam się fartnęła. Jakbyś to jeszcze widzieli, zresztą jak żeśmy wjeżdżali z widokiem na morze. Na morze. Jezu. Chyba już udaru dostałem. Jezioro. Obiadek się grzeje. Ale takiego gorącego nie lubię. A my sobie na widoczki możemy popatrzeć. Ale fajne miejsce, fajne. Duży parking. Wiatki, fajnie, naprawdę. A co to za miejscowość, nie wiem, myśmy tam wjeżdżali, to nie wiem, czy nagrywałem, nie wiem. No zobaczymy. Większy problem.
Po raz drugi nagrywałem i gadałem sam do siebie, bo miałem przełączone na zdjęcia, a nie wiedziałem, nie? I zdjęcia się robiły. Także mówię, po raz trzeci jest to miejscowość Klebark Wielki. Za Olsztynem ile to będzie? 10 km? Coś takiego. Od Olsztyna. Filice. Filice miejsce. Dobra. A, to pewnie rybki, rybki. Tak myślałam sobie, nie? To rybki. Ale że tak grubo ich jest, zobacz, takie duże i jak dużo ich. Aha. Zobacz, musi tam być naprawdę dużo, zobacz. Oj, no aż na wierzchu pływają. Normalnie płetkę widać do góry, nie? Aha. Musi być naprawdę dużo. Nie wiem, czy widzicie, ale tam normalnie płetkę widać. W tym pierwszym od prawej. Drugim też. A drugi też, faktycznie. No jest trochę tego, fajnie. No. Zamrażarka od razu. Albo żywe, no. Żywe chyba. Aha. No. Żeby, no dokładnie. Stary most. Jeszcze widać betonowe te. Aha. Tak, i wjeżdżamy do miejscowości Patryki. I tak sobie powolutku jedziemy i sobie podziwiamy Mazury. O, teraz będzie pod górkę. Burda i butryny. No. No, bo tam byśmy do Barczewa dojechali, wiesz? I ja patrzyłem, że za daleko by wtedy było, wiesz? Nie, aż tyle może nie, ale do tego Barczewa to by było gdzieś może, nie wiem, z 80, jak byśmy mieli do miejscówki dojechać. Czemu? Nie, jedziemy do... No bo las jest! Zgubił sygnał! Fajtuny, czy myśmy tu już nie przejeżdżali? A, już nie wiem. Ale nie, tu żeśmy nie mogli przejeżdżać, bo to jest nowa traska. To jest nowa traska, także żeśmy nie przejeżdżali. Może ta, może jakaś podobna była nazwa, wiesz, mi się tak skojarzyło. Może coś takiego. O.
bardzo ładna wiatka. No tam jedź dalej. I tam gdzieś, albo tutaj. Dawaj, tutaj. Jedziemy tutaj. Oj, grill nawet jest. A my po obiedzie jesteśmy. A grill jest nawet. Zobaczcie, jaka fajna miejscówka. Już drewno przygotowane. Kurczę, super. Zobaczcie, jakie fajne miejsce. Nawet drewno już przygotowane, ale kominek jest przepiękny. Gdzie tworzyć? W tu miejscowości Pajtuny. No pięknie. Czyściutko pewnie, co? No. No super. W pizzę można upiec. Tutaj ławeczki. Tu taki podeścik. Stawik tam. Ławeczki. Jarek, to nie ty, to stawik po prostu. Staw. Staw. To jest Jarek staw. Nie stawik, staw. Bardzo ładnie. A zatrzymaliśmy się, bo ma być kawka. Jeszcze wam pokażę ładnie ten. Tutaj pięknie wygląda. No zobaczcie, no kurczę, można i pizzę, i chleb upiec. Ze zegarem jeszcze jest. No pięknie, pięknie. Kawka weźmiemy i będzie mięciutko. A kawkę sobie tu wypijemy. Mięciutko będzie, nie? Przy stawku. Kamokra trawa, że to jest nie dobrze. Dobra. No, widzisz, że my ten to sobie tu wjedzie. O, tu ktoś jedzie, uważaj. Co nas nie przejadą. Chłopcy, chłopcy. Bez kasków, bez niczego, proszę. Dobra, to jedziemy. Wszystko mamy. A ja, dobra, dobra. Obcy, obcy. Intruzi w okolicy. No kurda, no. I znowu z tej strony też jest kurda? Z innej strony. A nie wiem teraz. Będzie spora górka. A, na wykresie były duże górki tutaj. Pamiętasz? Były, były. Także nudy nie ma. Jest fajnie. Fajna traska. Widoczki są, jeziorka są, miejsca postojowe są i górki są. Kurczę, nie ma nudy. Mamy ścieżkę rowerową. Nawet. Szyby wykrzywione. No, ktoś się na nim powiesił pewnie. I czemu znowu kostka? Nie rozumiem.
I koniec rowerowej z kostki. I typowo ścieżka rowerowa, bo nie jest pieszo rowerowa, tylko sama rowerowa. I czemu? Kostka. Nie wiem. Co oni z tą kostką? O, i takie tereny też mamy, ładnie przez las. Mówię, tak zróżnicowana traska, że naprawdę piękna. Dzisiaj nie ma nudy. Będziemy przecinać, nie? To jest stop, uważaj. Bo przecinamy główną, nie? Prosto, prosto lecimy. Dobra. A do samochodu mamy 16. Także na spokojnie. Fajna wycieczka. Podobuje mi się dzisiaj. Górskie zjazdy, podjazdy i serpentynki, no zarąbiście. Okolice Olsztyna polecamy. My też mamy prawo. Nikt nam tego nie zabroni. A ścieżki nie ma. Bo nie widzę. No i na koniec mamy kawałek cytrówki. Mamy ładny szuterek. Ładny szuterek jest. No jest kamienie taki, ale jest szuterek. Teraz tu w prawo mamy gdzieś jechać. No by piachu nie było, ale mamy 5 km do celu, także nie będzie aż 5. Tu kawałek przez las będzie tylko, nie? Takie jaja. Poprowadził nas kurde lasem Garmin. A wróciliśmy do tej samej drogi głównej, nie? To są jakieś jaja, nie? Dobra, raz, dwa, mamusia. Nie. Raz, dwa. No to było coś tutaj nienormalnego.
No kurde. Jedziemy dalej. To nie ja, to Garmin. Oj, Garmin, ty nas tutaj, kurde, robisz bambuko. No i prawie jesteśmy, mamy kilometr, 1,5 kilometra. No. No, tutaj w ogóle fajnie. Mam nadzieję, że tu będzie jakiś tunel. Chyba jest, tu, jest, tutaj jest. A myślałem, że nie ma, bo nie było tego widać. Jest tu, proszę Państwa, proszę bardzo. Jak pięknie. Tak jest, a ja już się bałem, że już coś tu nie tak. Że Garmin znowu coś zwariował. No tam to nie było. Mówię, że daliśmy, to prawda. No i teraz musimy tam przejechać. Na tamtą stronę. Barłążek. Bartążek, nie Barłążek, tylko Bartążek. I już jesteśmy. I już prawie jesteśmy. Mamy 820 metrów. Koniec kursu. I wjeżdżamy na parking. Zakończyliśmy naszą wycieczkę. Chyba tak. Także widzicie, już jesteśmy przebrani w samochodzie, to wyruszamy do domu. Mamy 2 godziny 42 minuty do domu, 194 km. Także tu się z Wami pożegnamy. Jak ktoś wytrwał do końca, to dziękujemy za oglądanie. No film może nie był rewelacyjny, bo tylko no, relacja z trasy. No to tam traska, jeszcze raz traska, nie? No ale jak komuś się podobało, to łapka do góry, jakaś subskrypcja, żeby tam zostawić ślad po sobie. Będziemy zadowoleni. Wiedzieli, że podoba Wam się to, co robimy, że nagrywamy. No co, no to do zobaczenia do następnego filmu. My jedziemy do domu, już nie będziemy trasy do domu nagrywać. To co, to na razie, pa, żegnamy się z Wami. No pa, cześć.